Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Młodzi na start. Wielkimi krokami zbliża się kolejna próba dla naszych szachowych nadziei. Będziemy mieli już trzeci turniej wrocławskiego Krasnala. W myśl naszej idei wychodzimy z szachami do szkół. Trzeci turniej odbędzie się tym razem w szkole podstawowej nr 42 przy ulicy Wałbrzyskiej. Także wszystkich serdecznie zapraszamy 30 maja, jest to sobota, start godzina 10, trzeba być troszkę wcześniej, żeby potwierdzić swoje uczestnictwo, a zapisywać można się poprzez naszą stronę internetową www.poloniawrocław.pl. Szachy cieszą się we Wrocławiu sporym zainteresowaniem, także wśród najmłodszych. Organizatorzy zawodów Krasnala wierzą, że nie inaczej będzie 30 maja. Tutaj liczymy na większą frekwencję, więcej rodziców przyprowadzi swoje pociechy na turniej. Przede wszystkim dlatego, że turniej odbywa się w szkole, w miejscu, które jest znane dzieciom. Także tutaj też to wpływa na ilość osób grających, uczestniczących. Także tutaj liczymy na współpracę właśnie razem z rodzicami i z dyrekcją szkoły. Czym był podyktowany wybór akurat tej placówki, a nie innej na miejsce rozgrywania imprezy? Tutaj od kilku lat już prowadzimy zajęcia w SP42. Jednocześnie mamy też dobre kontakty z dyrekcją, także tutaj zagrały dwa czynniki. Turnieje mają być przede wszystkim dobrą zabawą, ale zawody są bacznie obserwowane przez skautów Polonii. Prowadzimy obserwacje na naszych turniejach. Od razu nie można powiedzieć, czy będzie coś z danego dziecka w przyszłości, czy będzie z niego szachista, tak? Ale na pewno można zauważyć, czy dziecko ma pasję, czy lubi, jak reagują rodzice. Te wszystkie czynniki wpływają później na sukces, także na pewno widzimy pasję wśród dzieci. Szczegóły inicjatywy na stronie szachowej Polonii Wrocław. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.